Siema, siema, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Remont mojej makiety. Coraz mniej miejsca w pokoju, niedługo nie będzie gdzie nagrywać czołówek. No ale co zrobić? Dzisiaj kolejny etap prac na makiecie. Zapraszam do oglądania. To jedziemy. Pierwsze co robię, to zaznaczam, gdzie będzie szła droga. Zostały stare przejazdy, więc szkoda by było ich nie wykorzystać. Następnie w ruch idzie styrodur. Odmierzam i ucinam. Przymiarka. I tak docinam resztę. Oczywiście muszę pamiętać, żeby się jakoś złączyć z tym trzecim modułem. Gdzieś tam w głowie mam obraz, jak to ma wyglądać, ale czy się uda, to zobaczymy. Gdy wszystko gotowe, nakładam klej. I przyklejam. Żeby się nie przesuwało, przykręcam wkręty. Znowu klej. I znowu styrodur. Tutaj zamiast wkrętów daję wykałaczki. Łapę w dwóch miejscach. Przykładam resztę, żeby wiedzieć, gdzie wbić trzecią. Znowu klej. Wykałaczki. I ostatni kawałek. Pablo, co to za gniota zrobiłeś? No może i teraz to gniot, ale zobaczymy, co wyjdzie, jak się go ociosa. Teraz druga strona. Zaznaczam i ucinam. Nakładam klej. Przyklejam. I tu znowu wkręty. Ktoś się zapyta, po co tak udziwniam? Ano po to, że nie chcę, żeby było płasko. I zawsze mi się podobały właśnie takie wzniesienia przy torach. Czas na przejazd i drogę. Jako, że tory są podniesione o 3 mm, a nie chce mi się robić takich podjazdów, więc odmierzam szerokość drogi, przenoszę wymiar na korek i wycinam. Docinam na wymiar. Nakładam klej. I przyklejam korek. Trochę obciążenia, żeby się dobrze przykleił. Z drugiej strony robię dokładnie to samo. Sprawdzam, czy są w linii. Jeszcze obciążenie i zostawiam do wyschnięcia. Został jeszcze jeden kawałek styroduru do położenia. Nakładam klej.
i przyklejam. Tu też, żeby się nie przesuwało, idą wkręty. To zaczynamy rzeźbienie. Tu pole do popisu mamy bardzo duże. Ogranicza nas może tylko nasza wyobraźnia. Trzeba też przyznać, że jest to czasochłonne, ale samo się nie zrobi. Oho, ciekawe, ile z Was się teraz zastanawiało, czy poucinam paluchy. Hehe. Oczywiście, pamiętajcie, że jednak trzeba uważać, bo ostrze jest strasznie ostre, a ręka zawsze może ujechać. Przy takich pracach trzeba uważać i przede wszystkim troszkę włączyć myślenie. No to teraz druga strona. Tutaj chcę zrobić stromą skałę z takimi wystającymi półkami zrobionymi z kory. Mam nadzieję, że to wyjdzie. I tak sobie ciosamy po kawałeczku. Gdy już mamy wszystko wyciosane, czas na nałożenie papieru. Czyli nakładam klej i ręczniki papierowe. Na ręczniki idzie rozrobiony wikol z wodą. Kleju nie żałuję. Gdy wyschło, czas na malowanie. Brązowej farby zostało mi mało, więc tym razem użyłem zielonej. Farba oczywiście akrylowa. I maluję kawałek po kawałeczku. Ale jak to mówią, cierpliwy to i kamień ugotuje. Jeszcze z drugiej strony. Na koniec jeszcze polna droga. Nakładam klej
naklej oczywiście pył. Na dzisiaj to wszystko. Dalszy etap prac już za tydzień. Jeżeli film się podobał, zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie i do następnego.